Cisną, próbują wymusić stratę. Santos. Keller. Gonzalez. No tak to można podawać na Orliku. Łatwy przechwyt. Rozważne zagranie. Strata. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Stały fragment gry. Jak widzimy, rozegrany na krótko. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Teraz musi! Odbija, chwilowo gasi pożar. Centra w pole karne. Nieudana główka. Trudno to nawet nazwać strzałem. Chyba trochę za duży pośpiech był przy tej sytuacji. Pinto. Podarowana teraz piłka. Keller. Gonzalez. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Błąd. Tracą piłkę. Escobar. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Gonzalez. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Traci tę piłkę. Pinto. Spokojnie sobie klepią. Szukają szansy na odrobienie straty. Szansa na remis. Mamy bramkę. I znowu mamy remis. A to wiele zmienia w tym meczu. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Mamy remis. 1-1. Musi to wykorzystać! Gol! Tak jest! Ależ teraz im ulżyło! Tym trafieniem bronią się przed spadkiem! Wielkie brawa za wolę walki, ale to jeszcze nie koniec. Nie mogą się rozprężyć, bo przecież ten wynik nie jest jeszcze pewny. Okazja jak marzenie! Bramka! Proszę Państwa!
Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Po tym spotkaniu mogą być w naprawdę komfortowej sytuacji, bo jeszcze przed ostatnim meczem sezonu mogą sobie zapewnić awans. Czego jak czego, ale piłka to musi wejść. Pewna interwencja, brawo. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Jest gol! Chyba trzeba będzie odłożyć plany awansu po dzisiejszym spotkaniu. W tej chwili potrzebują dwóch bramek. Bramek, o które może wcale nie być tak łatwo, bo drużyna przeciwna, rozochocona choćby tą ostatnią sytuacją, będzie teraz napierać jeszcze bardziej. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Prowadzą zatem 1-0. Dobre przerwanie akcji rywala. Teraz zmiana posiadania piłki. Lorenzen. Gonsalves. Leonard. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. Bramkarz musi wybijać. I to już. Nie uwagi, strata piłki, będzie groźnie. Doskonale zablokowany teraz. Teraz okazja przed nim. Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Podanie nie trafia celu. Ależ interwencja w polu karnym. Robi się coraz groźniej. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. To nie było dobre zagranie. Carter. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego.
Budują tę akcję spokojnie, poszukają swojej szansy. Ten strzał skutecznie zablokowany. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Time teraz remis. Gol, proszę Państwa, wyrównanie. Ale to wciąż za mało, by myśleć o awansie. Potrzebują jeszcze przynajmniej jednej bramki. Trzeba to wygrać. Ta akcja wlewa nadzieję w serca zespołu i kibiców. Muszą teraz pójść za ciosem. Moment jest dogodny. Young. Atak na rywala i odbiór piłki. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Stracona piłka. Przechwyt. Znowu mają piłkę. Kibice wstają z miejsc. Tak! Właśnie tego było im trzeba! To może być gol na wagę awansu. Co teraz zrobią? Cofną się i zamurują dostęp do bramki, próbując dowieść wynik, czy jednak postarają się powiększyć przewagę? I czy zachowają wystarczająco chłodne głowy? A zatem mamy wynik 2-1. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Roy. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Bramkarz spokojnie zgarnia piłkę. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemścił. Tymczasem może się tu zrobić groźnie. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Strata piłki. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Ostatnie pół godziny gry przed nami.
Dobra presja teraz, mają piłkę. Próbują rozwijać akcję ofensywną, teraz trzeba to mądrze rozegrać. Wciąż ma piłkę, co zrobi? I to jest bramka! Promocja do wyższej ligi jest chyba pewna! Na to wygląda! Drużyna nawet i bez tej bramki była w sytuacji dającej awans. A że udało się strzelić, tym lepiej dla nich. Udało się odzyskać posiadanie. A teraz znakomite dogranie. Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Aktualny wynik to 4-1. No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Niecelne zagranie. To musi być bramka! Oj, prosta strata. Keller zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Szansa na gola! Znakomicie wybronione. Brawo! Pole karne, głęboko teraz. Łatwo łapie tę centrę. Źle bity róg. Ale podanie przejęte. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Odzyskują teraz piłkę. Pewnie zmierzają po awans. Teraz to już jest tylko kwestia czasu. Właściwie czekamy już tylko na ostatni gwizdek. Już tego zwycięstwa nie oddadzą, więc sprawa awansu jest raczej rozstrzygnięta. Tym meczem pokazują, że ten sukces jest w pełni zasłużony. Robi się coraz groźniej. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Bramka! Bramka, ale jaka! Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami.
Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Ligowy tytuł jest na wyciągnięcie ręki. Już dziś, jeszcze przed zakończeniem sezonu. To byłoby wspaniałe ukoronowanie ich dotychczasowych starań. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Wrzuca piłkę przed bramkę. No i nic z tego nie będzie. I mamy strzał! Broni, takimi strzałami nie zagrożą. Mieliśmy zagranie, ale zdecydowanie zbyt łatwo przechwycone. Szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Dobry pressing, odebranie. Piłka w bramce, proszę Państwa! Jeśli tak to się skończy, wywalczą tytuł! To może być kluczowy moment dla tego zespołu. Sukces mają na wyciągnięcie ręki. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Dużo miejsca teraz z boku. Może tamtędy poprowadzić akcję. Santos. Gonzalez. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. Dobra akcja, obrona może być w opałach, ale nic z tego nie będzie, dobra gra w obronie. Keller. Nie oddają głupio piłki, nie tracą jej, wciąż budują tę akcję. No i po ataku zagrożenie minęło. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Can Lloyd Sherrod, that's Lloyd Sherrod, please make yourself known to the nearest steward. Thank you. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Bezbłędnie bramkarka wyłapuje to dośrodkowanie. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. I czy będzie gol? Piłka w siatce! A zatem chyba stawiają kropkę nad i. Teraz tym trudniej sobie wyobrazić, by coś tu jeszcze miało mu się stać w drodze po tytuł. Potwierdzają swoją mistrzowską determinację, Tomku. Ten tytuł im się po prostu należy. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Ależ doskonała sytuacja. Doskonała gra w obronie. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. I mamy kolejną stratę w krótkim czasie. Keller. Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Jan. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę.
Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Szanują teraz piłkę, wymieniają podania. Zyskują na czasie. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Yildiz. No i po ataku, dobra interwencja. Santos. Keller. Roy. Pewnie w obronie. Roy. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. O, i to był książkowy odbiór piłki. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Zespół Czyżdżew traci piłkę. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Nie poszła im ta kontra, tracą piłkę. No, jak widać, zabrakło wniosków po poprzedniej stracie. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panowce. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Teraz tylko trafić. Piłka w siatce. Ależ są w formie. Mają teraz już trzy bramki przewagi. Gramy dalej, choć przy takim jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. Zostało jeszcze 30 minut do...
Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Dziś rozgrywamy, uwaga, pierwsze spotkanie sezonu. I jest to naprawdę wspaniałe uczucie móc powiedzieć, że wreszcie nadszedł ten dzień. To co już można powiedzieć, to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Sędzia odgwizduje spalonego, to wszystko było na granicy. Sadik, teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Out po tym wejściu obrońcy. Dobre zejście ze skrzydła. Uwaga, to jest setka. Tak, piłka w siatce. W pierwszym kwadransie spotkania. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Uwaga, nie może tego zmarnować. I gol. Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Mamy wynik remisowy. 1-1. Spalony. Minimalny, ale jednak. Sędzia na posterunku. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Szansa na objęcie prowadzenia. To się nazywa odpowiedź. Znowu prowadzą, bramka. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. A zatem mamy wynik 2-1. Czy będzie z tego wyrównanie? Co za przejęcie, ratuje teraz sytuację. Sędzia przerywa grę. To chyba dobra decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał, będzie więc wolny. No i naciskany nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Udało się odzyskać posiadanie. Okazja jak marzenie. I bramka. Udało się. Wyciąga swoją drużynę z tarapatów. Znowu mamy remis. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Przechwyt, są przy piłce. Jan. Złe było to podanie. Warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Dużo widzi na boisku. Popatrzmy. Jest gwizdek. Gra przerwana. Był tutaj spalony. Szkoda dobrej piłki, bo do momentu podania naprawdę trudno się przyczepić. To wyjście do piłki było przedwczesne. Nie wypaliło wklejenie się w linię obrony. Troszkę zawiódł instynkt w ofensywie. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. Szansa, czy przełamie impas? Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości.
No, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Umiejętne teraz zachowanie w obronie. Skuteczne. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Ważny przechwyt. Mogło być naprawdę niebezpiecznie. Znowu są przy piłce. Cudowna teraz piłka do przodu. Idealna na dobieg. Jest strzał i udana interwencja. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Wchodzi z piłką do środka boiska. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Próbuje szczęścia. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Nierozważne zagranie. Strata. Santos. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Ma teraz szansę. Tak! Bramka! No ale to było nieuniknione. To była formalność. I po tej bramce jest 4-2. Poprzeczka, ale co będzie dalej? Pech, po prostu pech, że to teraz nie wpadło. Oby to nie podkopało jego pewności siebie. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Zagrożenie.
Zespół gości zdecydowanie częściej jest przy piłce. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożeniem. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. I piłka wychodzi za boisko. Grę wznowi drużyna przeciwna. González. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Okazja! Nie zepsuć tego! Wspaniałe wejście! Znakomicie! Dobre teraz zachowanie piłkarki. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Czyli tym razem rzut wolny rozegrany na krótko. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Świetnie, skuteczna interwencja. Krótko rozegrany, stały fragment. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Wydarowana teraz piłka. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Błąd. Strata piłki. Uwaga, masz szansę! No, to naprawdę był dobry pomysł, Jacku. Próba delikatnej podcinki nieudana, ale niewiele tutaj zabrakło. Tak, no, wydawało się, że to wpadnie, ale ostatecznie piłka przeszła tuż nad poprzeczką. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. González. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Blanco. Złapią kontakt. No teraz mogą mówić o szczęściu. Był słupek. Ale, gol nie zostałby jednak uznany. Offside. I mamy stratę. Został nam jeszcze kwadrans. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Nic z tego, świetny refleks. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Błąd i strata. To musi wejść! Co za wejście! Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Ależ zagranie, co teraz zrobi? Posyła piłkę koledze w polu karnym. Jest tam mnóstwo miejsca. Nie wierzę! Nie wierzę!
Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Zobaczymy, czy nawiążą dziś do dobrej gry i do wyniku z pierwszego meczu tego sezonu. Na razie mają komplet 3 punktów. Dziś przydałaby się powtórka. To dałoby im motywację. To musi być bramka! Doskonała gra w obronie. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Uwaga, będą prowadzić. Co za przejęcie, ratuje teraz sytuację. I piłka dla drugiej drużyny. Uwaga, musi to wykorzystać. Ależ obrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Stevenson. Okazja, nie zepsuć tego. Broni, dobrze. O nie, co tu się stało? Strata. Dobre podanie, będzie ciekawie. Piłka opuściła plac gry. Out. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. No i przejmuje teraz piłkę. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Świetna okazja, trafi! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Zaczną się wreszcie emocje. Prowadzą zatem 1-0. Zdecydowane wejście w piłkę. Bez wątpienia było przewinienie. Będzie rzut wolny. Stevenson. Znakomite zagranie na dobieg. Walczy tam, szuka okazji strzeleckiej. Tak, proszę Państwa, mamy bramkę. Proszę bardzo, nie zwalniają tempa, podwyższają prowadzenie. Na razie 2-0. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Doskonałe uderzenie! Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Nie, nie daje się zaskoczyć. Daleka piłka z rogu. Aj, złe podejście pod piłkę. Uderzenie zupełnie niecelne.
Roy. To może być gol! Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Keller. Young. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Wygląda na to, że goście na przerwę zejdą z wyraźną przewagą. Bardzo udane pierwsze 40, już prawie 5 minut w ich wykonaniu. Za długo razem oglądamy piłkę, by ogłaszać, że jest już po meczu, ale dzięki pomysłowi na grę i jego konsekwentnej realizacji są w naprawdę dogodnym położeniu. Wypracowana do tej pory, zaraz, to może być bramka. I tak, piłka w siatce, proszę Państwa. Wspaniałe uderzenie z woleja. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero pierwsza połowa. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Może teraz ruszyć wzdłuż linii. Tam jest miejsce. I piłka minęła teraz wszystkich po tym dośrodkowaniu. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Już po zmianie strony. Zaczynamy grę, proszę Państwa. Tracą piłkę. Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści. Należało cofnąć akcję. Nie daje się teraz zatrzymać. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Jednak tracą teraz tę piłkę. Niecelne zagranie. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Mamy aut, moment wytchnienia i rozpocznie bramkarz. Takie podanie to bramkarski kryminał. Co teraz zrobi? Gol! Ależ piękne nożyce! No, czapki z głów. Tak strzelać, to trzeba umieć.
powiększają przewagę 5-0. Za chwilę wznowią z narożnika boiska. Teraz z rogu na 11 metr. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Dobra interwencja, strzał gorszy. Piłka poza boiskiem, gra przerwana, out. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. I piłka wychodzi na aut bramkowy. Stevenson. Strata piłki, szkoda. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Łatwa strata, szkoda. I znowu są przy piłce. Pewna interwencja, łatwy strzał. Akcja przerwana. Będzie wrzut z autu. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Tu oczywisty offside. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Szansa na gola! Aj, poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji. Miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Znowu mają piłkę. Wow, świetna interwencja. Było już groźnie. Kiepskie zagranie teraz. Groźnie się zrobiło. Musi wybić. Szybki doskok. Ajajaj, sytuację sam na sam. Trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak.
Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. I obrona teraz ograna. No i mamy gola! Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki comeback. Nadal wysoko przegrywają. Na tablicy wyników 5-1. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe 2 minuty gry. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Pani sędzia gwiżdże po raz ostatni.